Kolejna podwyżka stóp procentowych, rozpoczęcie wypłacania zasiłku w wysokości 12 tysięcy na dziecko i wejście w życie Nowego Ładu. Rok 2022 rozpoczął się naprawdę ciekawie. Co czeka nas w nadchodzących miesiącach? Jak będzie wyglądała gospodarka i czy nie jesteśmy czasem u progu potężnego kryzysu gospodarczego? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Na samym początku chciałbym pokazać Wam, jak bardzo potrafi zmienić się zdanie prezesa Rady Polityki Pieniężnej, pana Adama Glapińskiego. Jeszcze na wiosnę 2021 roku wypowiadał się on o inflacji jako o zjawisku przejściowym, następnie ripostował w kolejnych miesiącach, że stopy procentowe nie powinny być podwyższone i że byłby to szkolny błąd. Po to tylko, by na koniec tamtego roku zrewidować swoje prognozy na 2022 rok i stwierdzić, że inflacja w tym roku wyniesie 7,6% w skali roku. Jak widać jasno, ekonomii nie da się oszukać i mydlenie oczu i zaklinanie rzeczywistości na nic się zda, kiedy ceny na sklepowych półkach zaczynają bić kolejne rekordy. Rada Polityki Pieniężnej w końcu ocknęła się z letargu i przystąpiła do zmiany swojej retoryki i kolejnych podwyżek stóp procentowych. Mało tego, robi to bardzo szybko, ponieważ przesunęła swoje posiedzenie z 12 stycznia na 4 i podniosła poziom stóp procentowych o kolejne 0,5 punktu procentowego, ustanawiając tym samym poziom stóp procentowych na kolejnym rekordzie ostatnich lat. Kiedy jednak zobaczymy sobie wykres stóp procentowych, widzimy, że poziom ten wcale nie jest aż tak znowu wysoki i jeszcze w 2008 roku 5-procentowy poziom wcale nikogo nie dziwił i był raczej czymś normalnym. Niestety, polityka zerowych stóp procentowych musiała kiedyś się skończyć i nadszedł czas bolesnego dźwigania poziomów stóp procentowych. Nie stałoby się to jednak, gdyby nie poziom inflacji, który w poprzednim roku przebijał kolejne rekordy. Nie ma się jednak co dziwić. Wzrost cen paliw, energii czy opału, tarcze osłonowej, polityka rozdawnictwa rządu, a także brak szybkiej reakcji Rady Polityki Pieniężnej na wzrost inflacji przełożył się tym samym na wzrost cen. Niestety, aktualne działania rządu wyglądają na gaszenie ognia benzyną. Dodatek osłonowy, który ma rzekomo ochronić nas przed inflacją, jest kolejnym wpompowaniem pieniędzy do obiegu. Tak samo zresztą jak 12 tysięcy złotych na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy. Żeby było jasne, ja sam mam 3 dzieci i wiem, ile kosztuje ich utrzymanie i wychowanie. Tego typu jednak dodatki motywujące nie przyczynią się do poprawy dzietności w naszym kraju, po drugie pogłębią jedynie narastającą inflację. Pojawienie się w obiegu dodatkowych pieniędzy wydrukowanych z powietrza pogorszy tylko i tak złą już sytuację i sprawi, że oficjalna inflacja może przebić prognozę NBP i okazać się dwucyfrową. Mam nadzieję, że się jednak mylę. Wysoka inflacja uderzy oczywiście po pierwsze w osoby, które nie otrzymują żadnego wsparcia od rządu, jak również w tych, którzy posiadają oszczędności i kredyty. Już teraz ogromna ilość osób rzuciła się na złoto, które wydaje się być najlepszym wyjściem dla wszystkich tych bardziej konserwatywnych inwestorów, którzy chcą ochronić swój kapitał przed inflacją. Bo kiedy przyjrzymy się rynkowi nieruchomości, który na chwilę obecną jest po prostu drogi, a dodatkowo zbierają się nad nim czarne chmury w postaci podatku od pustostanów czy podatku katastralnego, dodatkowo gdy spojrzymy na lokaty, które pomimo podnoszenia stóp procentowych nie dają zadowalającego zysku, a raczej gwarantują stratę, ponieważ 1,5 czy 2% zysku w skali roku przy tak wysokiej inflacji gwarantuje jedynie stratę. Złoto ze swoją wielowiekową tradycją i cenami, które można uznać za przyzwoite, jest ciekawym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli lokujemy pieniądze na dłuższy czas. 2022 rok to również wprowadzenie pakietu zmian w prawie zwanym potocznie Nowym Ładem. Już teraz coraz głośniej słychać o niesamowitej komplikacji przepisów i gąszczu kruczków prawnych, które mogą niejednego Polaka wpędzić w poważne kłopoty. Weźmy chociażby ulgę dla klasy średniej, która w domyśle miała być pomocną ręką wyciągniętą do ludzi zarabiających nieco więcej.
Jak się okazuje, ulga może okazać się niedźwiedzią przysługą, ponieważ każdy, kto przekroczy chociażby nieznacznie widełki dające możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków rozliczenia, musi oddać należny podatek i to z odsetkami. Wiele więc osób, które nie złoży wniosku do swojego pracodawcy o niestosowanie takowej ulgi, przekraczając próg zarobków, narazi się na konsekwencje prawne. Ogólnie Polski Ład wprowadza ogromne zamieszanie, zarówno po stronie pracowników, jak i samych pracodawców. Zmiany, jakie w tym roku wchodzą w życie, będziemy mogli dopiero ocenić po jakimś czasie. W mojej jednak skromnej opinii, im prostszy system podatkowy, tym lepiej dla każdego z nas. Niestety, zamiast iść w tą stronę, serwuje się nam gąszcz przepisów, które sprawiają, że błądzimy niczym dzieci we mgle. To z kolei przekłada się na zachowawczość naszych działań i wycofanie się z podejmowania odważnych decyzji w obawie, że zostaniemy ukarani przez państwo, które tylko czyha na nasz błąd. Taki system nie motywuje do działania, a kiedy połączy się go z socjalnymi zachętami, jak również z ograniczeniami dla osób bardziej przedsiębiorczych, efekt może być tylko jeden. Nasze społeczeństwo, zamiast stawać się coraz bardziej zaradne, pomysłowe i przedsiębiorcze, staje się niestety narodem podzielonym przez właśnie promowanie pewnych grup społecznych. Dodatkowo zwykły obywatel, widząc, że uczciwa i ciężka praca nie popłaca, woli wybrać łatwą drogę w postaci zasiłku. Co do zasady, człowiek jest z natury istotą leniwą, kiedy jednak odgórnie zostaje mu narzucona określona postawa, staje się jeszcze bardziej podatny na ten trend. Nasze społeczeństwo z każdym kolejnym dodatkiem socjalnym staje się więc mniej zaradne i bardziej uzależnione od państwa. Jest to szybka droga do skarłowacenia naszego dumnego i wspaniałego narodu. Cóż się jednak dziwić, skoro większą popularnością nawet w samej sieci cieszą się śmieszne filmiki z TikToka niż merytoryczne wypowiedzi osób, które osiągnęły sukces. Dobrą wiadomością jest jednak to, że znajdują się osoby, które oglądają jednak chociażby wideo takie jak to i patrzą z nieco szerszej perspektywy niż znakomita większość. Podsumowując, rok 2022 zapowiada się bardzo ciekawie. Z jednej strony szalejąca inflacja pustosząca portfele Polaków, z drugiej rząd, który jedną ręką podnosi stopy procentowe, drugą rozdaje coraz więcej pieniędzy. A jakie jest wasze zdanie? Co przyniesie 2022 rok? Poprawę czy też kryzys? Zostawcie koniecznie komentarz pod tym wideo. Mam nadzieję, że ten materiał dał wam wartość. Jak zawsze zachęcam was do podesłania tego wideo swoim znajomym i zostawienia łapki w górę. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.